Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Aska. Tak jest, będziemy dalej kontynuowali tutaj, prawdaż, wizytę w świecie wikingów w Aszce, jak już ją ochrzcili polscy graczowie. Tak jest, graczowie, całe stado graczy widziałem, moi drodzy, komentarzy mnóstwo i na stronach facebookowych i na Steamie, tak samo właśnie, że to będzie Aśka. Koniec, kropka, będzie Aśka, więc mamy Aśkę, ale co z tą Aśką dalej? Jest to oczywiście wersja demonstracyjna, więc przydałoby się tutaj zademonstrować trochę więcej rzeczy właśnie. Pisaliście mi w komentarzach, za które bardzo dziękuję, moi drodzy. Pisaliście mi o mechanice budowania, jak wygląda właśnie budowanie, fizyka w ogóle i to wszystko. No, szczerze powiedziawszy, też bym się chętnie dowiedział. Moja lojalna Nornica na Discordzie mi doniosła, pozdrawiam cię, Rambo, o łaskach bogów, bo faktycznie zauważyłem, że kilka rzeczy jak się robi, to pojawiają się tam, że tam o, Loki jest dla ciebie łaskawy i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś mechanika i system tutaj, prawda? Aż tylko ja go kompletnie nie rozumiem. Tak jest, trzeba by to było ogarnąć, muszę się temu przyjrzeć po prostu, co się będzie działo. Padał deszcz, o właśnie, padał deszcz, zastanawiałem się, czy ognisko się będzie palić, czy też nie, ale oczywiście zostało zgaszone, więc proszę bardzo, rozpalimy sobie je na nowo i będziemy, tak, szałas, ja zbuduję ten nieszczęsny szałas, ponieważ dążymy nowy poziom podtrzymywania ognia, to nawet nie wiedziałem, o, czekajcie, co ja kliknąłem? Tab. Super, nawet nie wiedziałem, że na tabie coś jest. Boska przysługa, witam cię, boska przysługo. O co tu chodzi? Tor walka, Skadi przetrwanie, Odyn budowanie. Proszę bardzo, no bogowie mnie tu natchnili, proszę bardzo, inteligencją, żeby kliknąć ten tab nieszczęsny i znalazłem coś takiego. Produkcja żywności. Jak to tu wygląda? Znawca jagód, zbierz znaczną ilość jagód. Co to jest? Gefion. Gefion, potężna bogini ziemi i roślin, czuwa nad tym, co rośnie i pielęgnuje. Dobra, fajnie. Tylko ja bym chciał... To, o co to chodzi? Czyli jeśli ja ogarnę taką boską przysługę, na przykład tutaj zbierając jagody, no trochę ich jest, grzybiarz, rolnik, czy ja dostanę coś z tego tytułu? Budowanie. No aha, faktycznie, no wpadały te łaski i rozumiem, że to będzie... Co, jak ukończę pierwszy poziom łask, to coś to da. Fajnie, gdyby to było jakoś... czekaj, you must earn back the rules to favor the gods. Here you can consult the gods and check what this you can perform with them. No dobra, no mogę tutaj sprawdzić, jak mogę się podlizać tym bogom, tak? I zdobyć ich łaski. No zobaczymy, kurde, będzie trzeba spróbować. Przetrwanie było Skadi, tak? Zbuduj kolektor wody, wyszukaj zasoby, okej. Okay. Gospodarstwo rolne, upoluj coś, nawet coś bym chętnie upolował, złów coś, czyli jednak wędkarstwo będzie, pogromca zimy, przetrwaj pierwszą zimę, o ciekawe, ciekawe kiedy zima w ogóle się, kiedy zima nadejdzie, ale dobra, oko Odyna, ja bym potrzebował też w końcu kiedyś tam postawić coś takiego jak oko Odyna, czy tutaj jest woda, bo ja ją ostatnio zebrałem, a myślałem, że znowu się, znaczy zregenerowała się, napełniło się, to miejsce się napełniło wodą, jak padał deszcz, więc ja sobie to zebrałem, ale tym razem do bukłaczka, chlupniemy sobie, pewnie, że tak. Dobra, spróbujemy co? Spróbujemy postawić, to było w bushcrafcie, a kolektor wody też, czemu by nie, patyki, długi patyk, dobra, dawaj mnie to tutaj, zaraz ja to tutaj jakoś, panie... Przetrwano 2 dni. Kurde, jak jestem wspaniały. Przetrwałem 2 dni. Dobra, kolektor będzie tu. Trzeba to ogarnąć. I dodatkowo jeszcze, co mamy? Studnie. A o co chodzi? Musisz zbudować kolektor deszczu. Aha, okej, okay, rozumiem. Szałas. Szałas potrzebuje patyków, kory, długich patyków i lin. No dobra, dawaj mnie tu. Zaraz ja tu szałas gdzieś uszała. O, mogę go tu zmienić. No pięknie, fantastycznie, bardzo fajnie. Dobrze. Brakujące wyposażenie motyka. A widzicie, bo chyba bym musiał, chodzi o to, że muszę pościnać teren na przykład, żeby to dostosować. Kurde, kierowniku złoty, to ty mnie nie mów takich rzeczy. Motyka? Gdzie tu jest coś takiego jak motyka? Jest, drewniana motyka. Potrzebuje kamiennego ostrza oraz patyków. No dobra, idziemy, no to będzie tutaj rąbane. Będą drzewa się przewracały. Tak jest, młoda jodła, witam cię młoda jodło. Będziesz ciachana. Zresztą to chyba też jest jakiś tam wymóg do tych boskich łask.
O proszę, pozyskiwanie drewna mi nawet wpadło. Świetnie. Znowu kliknąłem tab. A widzicie, bo wcześniej wklikałem i. Pozyskiwanie drewna. Początkujący. No wspaniale. Trochę doskwiera mi głód. No kurczę, no faktycznie, no wypadałoby... A, widzisz, ty... Nawet nie wiedziałem, że ja mogę... A, widzisz, jak będę ciosał pieniek, to będę dostawał to drewno do ogniska. Dobra. Ciachamy jodłę. No, ciekawe, bo teraz jakieś wyższe obrażenia mi wchodzą, nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że mam zyskałem to pozyskiwanie drewna. Prawdopodobnie to o to się rozchodzi. Czekajcie, ja miałem stworzyć tą nieszczęsną motykę. Co to by tu było trzeba? Jeszcze dwa patyki oraz kamienne ostrze. Dobra, to ja bym jeszcze kamień potrzebował tutaj gdzieś uszarpnąć. To jest żywica. Kamienna gruda. No to ciachamy kamienną grudę. Jakiś kamień tutaj chyba z tego odłupiemy, mam nadzieję. Zresztą też powinien mi wpaść jakiś poziom, nie wiem, górnika czy coś takiego. Ale tak jak donosiła moja lojalna nornica, postawiła ta moja nornica już właśnie to oko Odyna i wtedy zaczynają się... O, pozyskiwanie kamienia, proszę bardzo. I wtedy zaczynają się sprowadzać pierwsi niewolnicy, współplemieńcy, czy jak zwał, tak zwał. I wtedy to przyspiesza, no faktycznie, to jest fajna sprawa. To mnie też jakby bardzo, bardzo przekonuje. Kwestia tego, że zakładamy swoją wioskę, pojawiają się jacyś nowi tam uchodźcy, wikingowie, no jak zwał, tak zwał. I kurczę, możemy tym wszystkim zarządzać. To jest spoko opcja. To jest właśnie to, czego mi bardzo, ale to bardzo brakuje w Valheimie. I ja wiem, że mnie tutaj zrozumieją wszyscy introwertycy świata, że to jest właśnie to, jest to, czego brakuje totalnie w Valheimie. Czyli po prostu rozgrywki z NPC-ami, nie? Żebyśmy mieli jakichś tam swoich NPC-ków i nimi na przykład zarządzali, żeby tam robili jakieś drobne sprawy i tak dalej, jakieś drobne roboty w wiosce naszej, ale tego nie ma niestety, nie? Znaczy mody udostępniają oczywiście. Czekaj, kamienna gruda, nie, ja bym po prostu zebrał sobie właśnie kamienie po prostu. O, daj mi kamień. Tu mamy jeszcze jeden mały kamień. Ile to było trzeba kamieni? Przepraszam, na kamienne ostrze. Dwie sztuki, dobra, no to jeszcze bym tutaj... Gdzieś tu musimy mieć. Jest jeszcze jeden, tu widzę, że coś, też coś upadło. Chodź, panie kamieniu. I teraz powinienem... Tak, dwa kamienne ostrza. Zobaczymy, co mi ta motyka da. Czy to faktycznie ta motyka jest potrzebna do wyrównywania terenu? To jest bardzo ciekawe. O, i to też jakieś żarcie muszę, kurczę, ogarnąć. Długi patyk, a czy jakieś małe patyki tutaj się, czy nie bardzo? No dobra, pociechaj to, bo tak się rozglądam, drzewo ściąłem, a żadnych z małych patyków nie ma, nie? Jezus, nie. Niech nie, a czekaj, dlaczego? Aha, bo teraz co, bo jestem głodny i otrzymuję obrażenia, to o to chodzi? Jeszcze raz to muszę sprawdzić. Niekoniecznie. No to ja w sumie nie wiem, dlaczego ja otrzymałem te obrażenia. Może tak po prostu jest podczas pracy. Dobra, dawaj mi to. Teraz powinienem być w stanie już zrobić tą motykę. Proszę bardzo, dawaj mi motykę. O! Bok i Etri cię faworyzują. Okej. Okay. Sprawdźmy, rzućmy okiem, o co to się rozchodzi. To owa się rozchodzi. Podstawy. No i dobra, i na przykład co się dla mnie zmieniło? Bo zyskałem wszystkie. Czy coś się powinno zmienić? Informacje, czekaj, bo w ogóle nie przejrzałem tego. Aha, no dobra, teraz ogarniam. To jest osada, no osada to ja żadnej jeszcze nie mam. Przechowalnie osady, okej. O co kaman z boskimi przysługami? Drewniana motyka, no wszystko mamy. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy ja muszę wszystkie zyskać, uzyskać, albo nie wiem, może później są jakoś do wykorzystania, może coś w tym stylu. No nie wiem, zobaczymy. Czekajcie, jeszcze jakbym dziabnąłbym tu jaką może jagodę. Tu, o właśnie, tak mi się też wydawało, że tutaj były jagody. Ile myśmy tych jagód... A nie, czekaj, mamy w plecaczku, dawaj. Dziabniemy sobie. No jakby szału nie ma, nie? Te jagody może nie są jakieś super... sycące,
Ale dobra, teraz widzę, przyjrzałem się temu i widzę, że zarówno sytość, jak i napojenie wchodzi z kwestii jagódek. Bardzo dobrze. Czyli pewnie będzie się trzeba przejść za jakąś małżą za chwilę, żeby przekosić coś konkretniejszego. Dobra, mam motykę. Jest motyka, więc bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy, co, w czym mi to pomoże. Za daleko. Rozmontuj. Poziom. O. O, że takie coś. Aha, okej. Okay. Że to jest powiedzmy jakieś takie automatyczne wyrównanie terenu, żebym mógł coś postawić. Kurczę, fajne. Rozumiem, żeby po prostu struktury nie wisiały jakoś dziwnie w powietrzu. Nie? Kurczę, fajnie. Jeśli ten system będzie działał, to bardzo, bardzo mi się to podoba. Rozmontuj, przypnij przepis, dostarcz... No brak zasobów, to ja wiem. My potrzebujemy długi patyk. Dobrze, biegniemy. Schowaj stary ten kij. To jest na trójce. My byśmy woleli siekierę. Czy ja tu mam jakieś długie patyki? Nie, no bo oczywiście wszystkie rozrąbałem, czyli będzie trzeba jeszcze jakąś młodą miodłę tutaj uszarpnąć. I co dalej? Dobra, postawię ten szałas, no to byłoby się trzeba skupić na... Chyba będzie trzeba przejść do tego oka Odyna, bo wydaje mi się, że to jest tutaj w ogóle jako taki samouczek, nie? Te pierwsze kroki, to przetrwanie i tak dalej, jak to ogarnąć. Tylko kurczę z tym jedzeniem, powiem wam. Myślałem, że przynajmniej małże będzie można w ognisku sobie jakoś tam usmażyć, podsmażyć czy coś w tym stylu. A tu niestety nie. Czyli musiałbym upolować jakiegoś zwierzoka, żeby mieć z niego mięsko i żeby usmażyć właśnie na tym ognisku. Dobra, tu powinien być coś takiego, o właśnie, jak długi patyk. Proszę bardzo. Czy ja mogę wziąć więcej patyków? O, nope. Można tylko jeden, aha, dobra. Myślałem, że będę jakimś kozakiem i będę mógł dwie takie wziąć, ale no nie, niekoniecznie. Dostarcz, o. Czyli to byśmy potrzebowali jeszcze jeden taki patulec, to chyba tu był. To chodź do mnie. No dobra, to jest nawet, powiem wam, ciekawe. I o ile... Co się stało? Gdzie mi wciągnęło ten patyk? Aha, że... Aha, bo jak wchodziłem, może o to chodzi, dobra. Dostarcz, tak jest, proszę, dostarcz mi ten patyk tutaj. Aha, i teraz jest budowanie. Dobra, spoko. Mam nadzieję, że w przyszłości jakieś większe struktury i tak dalej, tam nie będzie, wiecie, wymagania stu kłód czy coś w tym stylu, tak jak na przykład było w Deforest. Tak, Jezus Maria, tamto budowanie to była tragedia. Jak ja sobie to przypomnę, to dostaję w ogóle jakieś palpitacji mózgu, jak o tym myślę. Matko, ile tam było trzeba mieć ogromne w ogóle zasoby samego drewna, żeby postawić małą w ogóle bazę, jakąś tam zabezpieczoną, jakąś tam na palisadę, przecież ile tam drewna schodziło, masakra. Jezus, ale to było skiepszczone. No mam nadzieję, że tutaj będzie podejście trochę inne, że faktycznie nie będzie to jakiś taki, wiecie, uber grind, bo tego by mi się po prostu nie chciało takich rzeczy wyprawiać. Czekajcie, pozyskiwanie drewna na poziom drugi. Czy my teraz będziemy na przykład więcej zadawali obrażeń, przepraszam bardzo? Aha, mogę rozłupać tą kłodę tutaj, tak? Wydawało mi się, że ją... Aha, nie, no dobra, ona jest już jako przewrócona, rozumiem. No niech będzie, że tak. O. No tool, co się stało? Aha, siekiera mi się zsiekierzyła. Proszę bardzo, ciekawe jak wygląda kwestia naprawiania, czy w ogóle jest taka opcja. Ten kolektor deszczówki też byłby spoko do ogarnięcia, ale to wszystko po kolei. To nie można wszystkiego tak... Aha, i znowu to zrzuciłem na glebę. Tak. To jest nierówno po prostu. Muszę sprawdzić. Rzuć to tutaj. Liny nie mam, ale linę mogę ogarnąć z... Czekaj, bo muszę patyki dostarczyć, okej. Okay. Z... Czekaj, włókna z włókien. Tak jest, oczywiście. Nie to. Chciałem kliknąć linę, poproszę. Proszę cię bardzo. Hyc. Dostarczonko. I teraz bym się musiał zająć jeszcze tymi patykami. No dobra, ale tych patyków tutaj trochę powinno być. Zostać, tak jest. Dawaj patyczki. Windzę patyczków. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Dobra, byłoby. No, tak jak też zauważyliście, w końcu mogę sobie hopsać. Tak jest, bardzo mnie to w ogóle cieszy.
Przytrzymaj buduj, proszę bardzo. To jest drugi etap i w trzecim etapie chyba będzie, chyba tam kory jeszcze było trzeba, bo pewnie będę musiał jakieś zadaszenie zrobić czy coś w tym stylu. Proszę, jak ide mnie budowlaniec, panie. Też nam to wpadło, świetnie. Dostarcz kora. Mam, posiadam takie rzeczy, ale nie do końca. Nie, nie do końca posiadam. Potrzebuję ich jeszcze całych sześciu. Dobrze, że tej kory trochę tutaj, trochę sobie tutaj leży. Jedna kora, druga, proszę państwa, trzecia, czwarta, piąta, jeszcze jakbym, o, jest szósta, proszę, wspaniale. No tyle drzew tutaj padło, że no siłą rzeczy musiało tu być wystarczająco dość tej kory. Dostarcz, oczywiście, i budujemy, dobra, okej. System budowlany, czyli nie mamy jakby takiej totalnej swobody z tego co widzę, nie? Tak jak na przykład w Valheimie, że budujemy sobie co tam chcemy. Odin mnie faworyzuje. G. A, na G to się kliknie. No, okej, spoko. Zbuduj oko Odyna, właśnie. I to będzie, a nie, jeszcze zbuduj obozowisko warsztatowe. Zbuduj drewniany ołtarz. No dobra, okej. Idź spać, zarządzaj domem. Jak można zarządzać domem? Co tu jest? Przypisz mieszkańców. Och, proszę. Dobra, spoko. Czyli to, aha, no to działa w ten sposób. Jakieś punkty domostwa, ognisko 15, podstawowe 20, świetnie. Ulepszenia i dodatki. O, widzisz. Nie, no nie mogę tego ulepszyć. Mógłbym go co najwyżej rozmontować. Dobra. Jest szałas. No, w ogóle to wygląda jak taka jakaś dacza z widokiem na morze, nie? Okej. Okay. Co dalej? Właśnie, czekajcie, bo mi się topór mi się tutaj... Nie, no kamienna siekiera jeszcze widzę, że daje radę. Dlaczego mi tam mi się wydawało, że była informacja. Przypnij przepis. No, fajnie. Aha, terraforming, tak? Nie, spalnie. My jesteśmy tutaj terraformerem. Poziom. Więcej poziomu? Proszę bardzo, Arm to spoziomował, człowieku, no nie pytaj. Patyki i długie patyki, ponownie znów. Wspaniale. Tak czy siak, nie wiem na razie jak się naprawia cokolwiek, to w razie czego będę tworzył następną siekierę. Znaczy ja mogę z tym biec? Kurde, mogę, ale kondycja to schodzi w niesamowitym tempie. Nie, ja nie chciałem tego tam rzucić, stary, weź to podnieś. Dostarczanie jest na R, tak jest. Ale czekaj, no dostarczyłem długi patyk i gdzie on, przepraszam, jest, bo mi dalej pokazuje, że dwa. Okej, no dobra, dostarczymy jeszcze tego jednego. O, tutaj cię mamy, chodź stary. Kurde, no ja bym chętnie spotkał jakąś tutaj zwierzynę do upolowania, tym bardziej, że widziałem na trailerach właśnie na Steamie. No, powiem wam, zwierzaki wyglądają dość ciekawie, no. Jak bardzo podobał mi się ten gigant w morzu, ten tam na początku, nie wiem, czy to jakiś jotun był, czy coś, bo nie do końca zrozumiałem, o czym było gadane. To zwierzoki, jak zobaczyłem, jak tu niedźwiedź wygląda, o cię proszę, kierowniku złoty, nie? Naprawdę robi robotę, nie? Kurde, to myślę, że to będzie fajnie. Zobaczymy, jak będzie w ogóle wyglądało wyzwanie w postaci walki, nie? Patyk, dawaj patyk. Więcej patyków, panie. Mamy tu jeszcze, tam mamy trzeci patyk. Tu jest więcej patyków. Czwarty, piąty. Ile ich tam potrzebuje? Sześć. Całe sześć, dawaj. Aha, czekaj, bo tu mi wpadły wykrzykniki, tylko nie wiem z jakiego to powodu. Dostarcz. Buduj, oczywiście, że buduj. Zbuduj i będziemy super. Gromadzą się chmury, czyli będzie padać. Jam ci głodny jest. Budowanie na drugim poziomie, świetnie. Kurde, co tu mamy? Dośmy znowu dostali kogo? Skadi nas faworyzuje, świetnie. I czy tu już jest jakaś deszczówka? Na przykład, jakbym chciał się napić. Aha. Superancko, dobra, czyli mamy wody mi nie zabraknie. Brak zasobów. Aha, już jest woda. Kurde, szybko to idzie, powiem wam. Dobra, to teraz sobie nabierzemy do bukłaczka. Dobra, nie będzie źle. Jaką małże byłoby trzeba szarpnąć, bo na razie nie widzę nic nic konkretniejszego. Co to tam się świeci?
Co to tam jest tu? Czekaj, bo ty chcesz mi coś powiedzieć, tylko. Aha, właśnie. Co chcesz? Teraz. Dobra, oko Odyna. Jasne, że tak. Zaraz się zabieramy za oko Odyna. To mi się wydaje. No właśnie, tak myślałem, że coś tu się. Ty jesteś krzaszkiem z jagodami. Chodźcie, jagody. Oczywiście, że idziecie ze mną. Zaraz sobie chrumknę. Mogę biegać i wcinać? Mogę. Bardzo dobrze. Tylko wolałbym w sumie małże, bo małże chyba były bardziej sycące. Zobaczmy, w jakim tempie małże się tutaj na przykład na wybrzeżu. Ostatnim razem tu były na kamieniu. No dobra, ale widzę, że żadnej tutaj nie mamy. Czekajcie, poszukam w tym kierunku. Może się coś znajdzie. No i dobra, czekaj, bo mnie ciekawi bardzo. Magia! Oko Odyna. Co potrzebujemy? Długich patyków, 15 patyków, małych kamieni i głazów. O, proszę bardzo. Uzupełni jego paliwo przy pomocy krwiotunów, aby przyciągnąć nowych mieszkańców. Poszukaj krwiotunów na ziemiach. Okej, na ziemiach będę szukał. Nie wiem jakich, ale na jakichś na pewno. O, są małże. Chodźcie do taty, małże. Chodźcie, zobaczymy jak wy, czy jak bardzo sycące są małże. 7. No nawet niemalże. A nie, no dobra. A no widzę, że one też uzupełniają ten poziom pragnienia. No dobrze, no to damy radę, no ale widzę, że jakieś konkretniejsze żarełko byłoby trzeba zrobić, bo tutaj z tym z jedzeniem, no na samych jagodach i małżach, no to z jednej strony to brzmi, ja wiem, że to brzmi bardzo eko, no ale chyba to nie o to chodzi. Dobra, tylko te wykrzykniki mnie bardzo intrygują. O co to się chodzi, o co się rozchodzi z tymi wykrzyknikami? I jak się, przepraszam bardzo, coś naprawia? Pokaż mi to. Użyj, upuść, przypisz do paska, no nie bardzo. Nie bardzo. Widzę, żeby tu było jakieś, nie wiem, może jak się całkowicie zepsuje dopiero. Wtedy może można naprawiać. Trudno powiedzieć, zobaczymy. Co mnie tutaj pokazuje ten on? Gotuj na przykład, no ja bym chciał, ja nic nie mogę ugotować, no nie, kilo w sobie mogę co najwyżej ugotować. To jest wszystko. Mógłbym się zdrzemnąć, ale najpierw to my sobie tu oko Odyna damy. Tak jest, ale tu to, o, wysoko myślę, tak, żeby ładnie sobie patrzyło. Dawaj oko Odyna. O, ładnie wygląda, cyk. Muszę coś wyrównywać? Niekoniecznie, proszę bardzo, to sobie zabierzemy. A nie, jednak coś muszę wyrównać. Coś tutaj trzeba powyrównywać, tylko nie wiem gdzie. O, jest poziom. Poziom, więcej poziomów. Nie wiem co oznacza ten dźwięk. Poziom, więcej poziomów. Aha, tak, aż tak bardzo. Panie, no było trzeba trochę powyrównywać. Dobrze, niech będzie. Dobra, panie mądra chmurko, spokojnie, już ogarniam, nie? Ale w sumie nie będziemy ganiali w nocy. Tak jest, spróbujemy się przekimać. Znajdujesz się w schronieniu, wspaniale. Odpoczynek otrzymujesz. Czy czas jest na przykład przyspieszony albo coś podczas spania? Czy w ogóle to jest jak w Valheimie, że jest poranek i dzień dobry, czy niekoniecznie? Czy to po prostu sobie poleży tak na przykład w Falloutie 76 jest, nie? Na potęgę Odyna przyjmuję nowo odkrytą siłę. Okej, okay, nie wiem o co chodzi. Czy po prostu wpada mi jakiś, wiecie, bufik teraz za to, że przekimałem się tam minutkę czy coś takiego? Czy to o to chodzi? Możliwe. Zaraz zresztą zobaczę. Czekaj, pokaż mi to. Twoja kondycja szybko się odnawia. Odpoczywasz, to ja wiem. Twoje zdrowie się odnawia, bo leczenie. No, okej, spoko. Nie wiem. No i czekaj, na przykład ja sobie teraz. Tak. I czy ja mam jakiegoś buffa z tego powodu? A, mam, no dobra. Pobudzenie. Okej, spoko. Czyli tak to działa. Niech będzie. Co byśmy potrzebowali? Czekaj, Odynek, co my potrzebujemy? Małych kamieni, patyków, mnóstwo patyków w ogóle potrzebujemy. Właśnie mogę. O Jezu, nie wiem co teraz zninjowałeś, stary. Czy ja mam. Nie mam paliwa. No tak jest, bo paliwo gdzieś tutaj leży. Ojej, co ja to kliknąłem? Przepraszam cię bardzo. Z chciałem kliknąć, oczywiście. Tu mamy korę, mamy. Ale o właśnie, ja chciałem drewno opałowe. Ja chciałem, żeby ognisko sobie tutaj płonęło, bo się czuję jakiś taki bardziej tutaj zaopiekowany, o, tak to ujmijmy.
Przytrzymaj rozpal R, dodaj paliwa, pewnie. Rozpalimy sobie, pewnie, że tak. Żeby było miło i przyjemnie. O, nawet muzyczka zaczęła grać, też fajnie. Czekaj, co mi pokazuje na mapie? To jest znacznik Ocza Odyna. Jezus, ja wiem, że ja na super nierównym terenie sobie to tutaj wszystko robię. Len, no na razie nie potrzebujemy. Czego chcesz? Powiesz mi dokładnie to samo, że około Odyna. No ja wiem, stary. Żadna nowość, nie? Nie no, takie szlajanie się po ciemku jest słabe, bo ja nie będę nic widział, a ja chcę widzieć te krainy, jak to w ogóle wszystko wygląda. Na razie mamy tutaj drzewa, które można rąbnąć, więc tak, tego się będziemy trzymali. Dobra, co w pierwszej kolejności? No długie patyki można by było zgarnąć, ale długich patyków tu nie ma. O właśnie, wykończymy tą siekierę. Zaraz jej tutaj zobaczymy, co się stanie, jak się siekiera zepsuje, czy ja mogę naprawić, czy ona się rozsypuje w drobny mak. I muszę tworzyć jakby nową, tak? O, i znowu... Aha, nie, dobra, już wiem, co to jest za dźwięk. To jest dźwięk pojawienia się tego mądrej chmurki. A widzicie, ja mam ten buff teraz za odpoczynek i stamina bardzo wolno schodzi. Kurde, dobre to jest, no. Bardzo mi się to podoba, świetnie. Nie czujesz już dobrego nawodnienia. No tak się zdarza. Kurde, ale że ja sam ani nie mogę jakiegoś kompotu jagodowego ugotować na tym ognisku. No trochę szkoda, no myślałem, że już można by było jakieś tu podstawowe jedzonko. Dawaj patyczek. O, a jak z bieganiem? No, faktycznie, nawet trochę więcej pobiegać można. Jak jest człowiek wypoczęty. No, dobra, dobra, ma to sens. Ma to sens, fajnie. No, w super miejscu sobie to postawiłem, no. Donoszenie tutaj surowców to będzie świetna sprawa. Naprawdę, bardzo fajna. A jeszcze jakieś kamieni będę też musiał nałupać. Chociaż w sumie czekaj, ty, ja sobie tu mogę siorbnąć wodę, żeby mieć dobre nawodnienie. No, aha, przytrzymaj, dobra, przytrzymujemy. Jesteśmy nawodnieni w opór. Jeszcze sobie do bukłaczka nabierzemy. A mogę więcej, tak? No to dawaj, stary, do pełna. Ile fabryka dała? Świetnie. Dobra, jesteśmy nawodnieni, więc będzie szybsza regeneracja. Szybsza regeneracja będzie... kondychy, dobra, gdzie ten patyk spadł? Tu upadło. Nie, ja nie chcę lnu, ja bym poprosił. Ty chodź, długi patyk, chodź. Chodź, stary, bo ja jestem ciekaw. Ciekaw tego motywu z nowymi mieszkańcami. Jak to w ogóle będzie wyglądało, jak oni się pojawią. Czy ja będę musiał jakoś specjalnie zapewniać im też jedzenie i tak dalej. Kurde, no to mnie intryguje, to wam powiem, że mnie intryguje. Dajmy to. Ile jeszcze? Jedno drzewo. No później patyki i małe kamienie to będzie luz. Ale tam jeszcze jakieś głazy było trzeba dostarczyć, nie? Patrzamy. Dobra, nie, no to tu trzeba ściąć jeszcze jakąś małą... O, tu jest jodła. Stara jodła, młoda jodła. Dawaj. A, pytanie, ile wytrzyma siekiera? Czy jeszcze wytrzyma, żeby uciupać te jodłę? Czy zaraz padnie? No bo ona też już jest na jakby końcówce. Więc to się okaże. A, popsuto. Popsuto kamienną siekierę. Czy ta kamienna siekiera tu jest? Nie ma tej kamiennej siekiery tutaj. Dobrze, więc ja będę musiał sobie ją na nowo wytworzyć. Ciekawe, czy tak samo będzie na przykład z jakimiś wyższotierowymi przedmiotami. Jeśli tak, to powiem wam, że trochę słabo, bo jakoś nie widzi mi się na przykład zrobić jakiegoś fajnego oręża, a później tworzyć go jeszcze raz, bo się zepsuje. No nie, takich rzeczy to Jaworski nie lubi. Ale nie przesądzajmy oczywiście. Czekaj, jest jeszcze mały kamień, bo ja potrzebuję do tej siekiery kamiennego ostrza, nie? Tak, kamienne ostrze bym miał, patyk bym miał, linę zaraz ogarniemy. Zresztą tam len był już tak swoją drogą. A to było tak, B jak budowanie. Dawaj mi tutaj kolejne kamienne ostrze, cyk. Len, gdzie tu był len, przepraszam bardzo. Pokaż mi jakiś pozytywny krzaczek. Tu coś rośnie. To są jagody, ale jagody też się przydadzą, czemu nie? Za chwilę będzie trzeba coś kąsznąć. A tu mamy len. Włókna, panie, włókien ci u nas dostatek. No bardzo dobrze. Dawaj linę. Wytwarzanie 3, no wspaniale, kurde, wiking rośnie w siłę. Siekiera. Motyka, piłka, gwóźdź, dawaj mnie tutaj. Kamienna siekiera, tak, to chciałem. Niebo się przejaśnia, wspaniale. Cieszy mnie to niezmiernie. Tu mamy siekierę. Chyba nawet jej nie muszę wyjmować, bo on za każdym razem sam to robi.
Okej. Teraz to ciachniemy. Dobra, to będzie ostatni długi kij, a później już tylko patyki i małe kamienie. Dobra, no to jeszcze będę musiał ten głaz tam rozłupać. Pozyskiwanie drewna na wyższy poziom. No dobra, tylko jakby nie widzę, żebym tu miał więcej obrażeń. Więcej obrażeń zadawać tym drzewom z tego powodu. Chciałbym opisu, tak, bardzo, bardzo bym pragnął opisu tych umiejętności, co one dokładnie poprawiają, co one zwiększają i tak dalej, nie? Nie tak po prostu, kurczę, enigmatycznie. Lubię po prostu konkrety. Lubię wiedzieć, o co chodzi, nie? Nie to, to chciałem, o. Nie chciało mi się pić, co prawda, ale dobra. Chciałem tutaj coś przekąsić. W sumie jak jestem dobrze odżywiony, to też mam siły więcej, nie? No to też by to miało jakiś tam wpływ na zbieranie surowców, bo przynajmniej tak to było tam opisane, nie? Zbliża się stado głodnych smolkrów. Kurwa, co to są smolkrów. Dobra, no to ja jedyne, czym się mogę gdzieś bronić, to jest siekiera oczywiście. Panie, smolkry? Dym. A to one biegną tu jakoś skądś daleko? Bardzo? Gdzie? Nie, kompletnie ich nie widzę na mapie. No dobra, to będziemy się przejmowali, jak przyjadą, nie? Czy tu będzie się z kimś trzeba naparzać, czy coś? A, zobaczymy. Kamienna gruda. Pewnie, że sobie jeszcze połupiemy. Ja się przy okazji będę rozglądał. Czy mnie tu jakieś smolkry chcą zjeść? Czy to może są jakieś, nie wiem, szkodniki, czy coś w tym stylu i mam... okazję sobie jakieś mięsko upolować? No kurde, fajnie by było, nie powiem, że nie. Czekaj, cyknij mnie to, żebym widział, co zbieram. Mały kamień, to jest żywica. Jezus, nie ma więcej kamienia, poważnie. Dawaj, synek. Ja w ciebie wierzę, ty chopie masz siłę w ręce i potężnych kilów, także jedziesz z tematem, zero dyskusji. Potrzebujemy tych kamieni. Podniesione obrażenia. A drzazga, dobra, już wiem, o co chodzi. O to chodzi, że po prostu mogę się gdzieś tam zranić podczas tego wydobywania. Spoko. Co, jeden kamień z tego wszystkiego. Ty jaja sobie ze mnie robisz? Kurde, wafel. Nie, dobra, dwa są, wow. To jest głaz. Czy z głazu też bym mógł jeszcze przytrzymać, zbierz lub podnieść? Nie, no ja bym chciał to... Czekaj, dobra, słyszę jakieś to kwiczenie. Czyli gdzieś tu są jakieś te smolkry. Czy jak zwał, tak zwał te małe cholery. Tak domyślam się, że to jest coś małego, bo raczej nic dużego by mnie to nie powinno przynajmniej zaatakować tak na dzień dobry. W tym tutaj samouczkowym terenie. Gdzie tu są jakieś smolkry, przepraszam bardzo. O co to się rozchodzi? No coś kwiczy. Zostarzymy to tutaj. Co tu się gdzie dzieje? Weźcie mi tu, pokażcie. Kajso, gdzie tu są jakieś smolkry? O! Co smolkry? To są... Jezus, kim wy jesteś? Smolkry opuszczają osadę. Aha! Kurde, wafel, panie, to o to chodzi. Wyście se tu przyszły i w sumie nie wiem, co wyście robili. Kurde, ani was na mapie nie widziałem. Co wy uciekacie w nieznane mi miejsce? Że znikacie sobie gdzieś w krzakach? Kurde! No, czyli była szansa, że mogłem sobie upolować jakieś mięsiwo. No muszę to pamiętać, na następny raz jak smolkry się będą zbliżały i będę słyszał to takie śmieszne kwiczenie, no to będzie to trzeba ogarnąć. Aaa, kurde, a już miało być tak pięknie, już miało skwierczyć smażone mięsko. Och jej, no dobra, no jakoś sobie poradzimy. O dobra, dawaj patyki. Na pocieszenie, tak, na pocieszenie sobie pozbieram patyki, bo tyle mi z życia zostało, niestety. Czekaj, to jest kora, tu jest jakiś patyk. Nie, no dobra, no też zbierzemy korę, no niech będzie. Ale bardziej interesuje mnie... Oczywiście, że bardziej interesują mnie patyki. Gdzie jeszcze są patyki? Przepraszam. Tu powinny być, no właśnie. Wincy patyków, synek. Jeszcze mistrza 10, łomatko. To nie są proste rzeczy, chłopie. Takie zbieranie patyków, no fajnie, super. Naprawdę bardzo się cieszę, że będę miał dostęp do jakichś pachołów. Villagerów i tak dalej, innych, bo... O Jezu, jak ja bym tak miał zbierać te surowce, to bym zwariował, naprawdę, nie? No, dostałbym na łeb. Ja wiem, z początku to jest w ogóle zabawne, jak się stawia jakieś pierwsze kroki, ale później... nie. Javor by tego psychicznie nie wytrzymał, absolutnie. Nie ma takiej możliwości.
Patyk. Jeszcze jakiś patyk? Nie, no dobra, muszę łupnąć kolejny. Nie czuję się dobrze, dobrego nawodnienia. Aha, no tak bywa. Łupaj ten patyk, synek, no. Nic innego ci w życiu nie zostało, póki co. Zrobimy oko Odyna. Odyn się na nas popatrzy tutaj łaskawie swoim okiem. I powinniśmy to jakoś wszystko ogarnąć. Przynajmniej mam taką cichutką nadzieję. Co mi zostało? Czy jest jeszcze jakiś patyk dla mnie? Czy ktoś widział jakieś patyki? Tu są patyki. No i super, dawaj. To jest drugi etap. Aha, a później będę musiał tam głazy chyba przytachać, no. Jak dobrze pamiętam. A zjedz sobie, stary, jakąś jagodę. Właśnie, bo jeszcze jedna mi nadbywała. Dostarcz. Buduj, oczywiście. I spojrzymy okiem Odyna na to wszystko. Ale jeszcze nie, no bo tak jak mówię, tu jakieś dwa głazy chyba było trzeba właśnie przykulać. A, dobrze pamiętałem. Dawaj dwa głazy. Dobrze, że zebrałem tą krew jotunów. O, tak jest. Chomik się spisał, po prostu wam powiem. Tu mamy głaz, podnieś. Dobra, więcej głazów nie podniosę, tak? Jeden głaz naraz. Rozumiem. I tak go w ogóle fajnie to wygląda, jak to niesie, jakby ten głaz był w ogóle z papieru, nie? O matko. Jeden. Jeszcze jeden. Kurde, no mówię, nie mogę sobie odżałować tych smolkrów. Że mi uciekły, no. Już czułem smak tych smolkrów. Już smażony smolkr. Gulasz ze smolkra. Smolkry zasmażane w sosie smolkrowym. Och, jej. I budujemy. I teraz będzie, panie. Odyn popatrzy i to już będzie, to już jest wygrane. Ja o to mówię. To już jest wygrane wszystko. A, zmęczyłem się, tak? No tak, bo nie jestem wypoczęty. Ciekawe, jak będę miał lepsze jakieś domki. Odyn cię faworyzuje. Świetnie. Aha, to ja rozumiem, że jeszcze jak ja zdobywam te ich... jak ja zdobywam te ich łaski, to dostaję nowe rzeczy do postawienia. To o to chodzi też. Nie, no bo tam znaczniki... Nie, znaczniki mnie nie interesują. Bushcraft? Studnie? To nie, też mnie nie o to chodzi. Magia, narzędzia, czekaj. No bo jakiś ratusz tam wyskoczył, tylko podstawowa produkcja. Obozowisko drwala, obozowisko kamieniarza, obozowisko zbieracza. No okej. Domy drwali, spoko. Ciekawe, jak to wszystko będzie się prezentowało. Domostwa, chata, wodza. Długi dom, chata, spoko. No dobra. Czekaj, mądra chmurka na pewno coś mi będzie chciała powiedzieć jeszcze tutaj w tym temacie. Aha, tak, użyj, tak, no jotuniej krwi tutaj dorzucić. Tak, mam tutaj ją zjotunić. Activate, oczywiście. Że tak to działa. Wybierz kolejnego mieszkańca. Matko, co wyście dopadli, jakieś owce? Naprawdę. Wiosenna pełnia życia. Dodatkowe umiejętności. Odporny organizm. Okej. Okay. I niewzruszony żołądek. Może przetrwać ekstremalny głód bez znacznych zakłóceń nastroju i cechuje się większą odpornością podczas niedoboru jedzenia. O, to nie, nawet nie byłoby najgorsze. Doskonale radzi sobie w nocy. Nie, dobra, ty hopie. Half done. Potwierdzamy half done'a. Proszę bardzo, half done przybył. Przybycie half done'a wielkiego. Half done, gdzie ty jesteś, stary? Czy ty ciebie tutaj dopiero zostałeś wzywany tą... O kurde, jak to ładnie wygląda. Spoko. Te runy jak wyskakują, nie? Fajna sprawa. Dobra, czyli co? Rozumiem, że co, mam czekać na Halfdana, aż Halfdan się tutaj u mnie się pojawi. Czekaj, bo mądra chmurka jeszcze coś ode mnie chce. O, kamień znalazłem. Wow! Co chcesz? No przecież użyłem. O co ci się rozchodzi, głupolu? Nie widzisz, że tutaj ładnie sobie śpiewa i tak dalej? A mamy menu, a co tu możemy zrobić? Nic nie możemy. Aha, czy ja teraz muszę po prostu jakby czekać, tak? Bo sobie będą śpiewać. Druga sprawa, nadal nie wiem, dlaczego tutaj są te wykrzykniki, ale się prawdopodobnie dowiem, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, jaki zaczątek osady, moi drodzy, został tutaj postawiony? Ja jeszcze idę teraz sprawdzić, czy ja mogę... super. Będę to mógł, no tylko nie motyką oczywiście. Czy ja to mogę wykilofować? Tak. Będę mógł sobie tutaj krwi jotunów
upuścić krwi otunów, tak jest, z tego głazu. Pewnie co by przyzwać kolejnych jegomościów. Także zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy, wyglądać, ale to już rzeczywiście w następnym odcinku, ponieważ w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, Wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.